Odnajdź w sobie siłę i zmieniaj świat. Patrzcie, jaka piękna książka wydawnictwa SAM pod patronatem aktywnego czytania. Tak jak pisałam w recenzji na blogu, to jest moja ulubiona książka wydana dotychczas właśnie przez wydawnictwo SAM i już Wam mówię dlaczego. A zanim to powiem, pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogką, tworzę dwa blogi. Aktywne czytanie, książki dla dzieci i młodzieży oraz blog Nie Tylko Dla Mam. To są też dwa podcasty. Wchodźcie tam, subskrybujcie, zaglądajcie. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie ślad i komentarz, bo jestem ciekawa, co Wy myślicie o książkach, które ja Wam tutaj pokazuję. No i właśnie, odnajdź w sobie siłę i zmieniaj świat. To jest książka, która ma uświadomić naszym dzieciom i bardzo plastycznie pokazać, że my też to możemy robić. W sensie każdy może to robić i niepotrzebne są do tego od razu jakieś nie wiadomo jak ogromne czyny. Cała książka podzielona jest na cztery rozdziały. To są cztery takie duże części i tak jak tutaj widać, one są rozbite na jeszcze kolejne informacje. Super, mamy tak, zacznij od siebie, czyli dbanie o siebie, Twoja społeczność, zdziałajmy coś razem i ochrona środowiska. Dlaczego mówię, że to jest moja ulubiona książka? Dlatego, że ja mam ostatnio bardzo dużą wkrętkę na to, żeby książki były współczesne, a w zasadzie podejmowały współczesne tematy. I wydaje mi się, że tutaj ta książka jest po prostu idealnym spełnieniem moich marzeń, bo tutaj są najważniejsze tematy, które dotyczą współczesnych dzieci. Mniej więcej od 5 roku życia w górę. I chcę Wam powiedzieć, jak wygląda ta książka. Chciałoby się pokazać każdą jedną stronę, dlatego że każda jest kolorową rozkładówką, można to nazwać plakatem, czymś na kształt może moodboardu, czyli czegoś, co ma być inspiracją, ma zbierać różne informacje, takim trochę kolażem. Każda jedna strona dokładnie tak wygląda. Jezu, jak one pachną. Dopiero przyjechały mi z drukarni i przepięknie pachną. I teraz, o czym to jest? No tak naprawdę jest to o tym, żeby znaleźć swoją sprawę, czyli coś, co jest dla nas ważne i zainteresować się tym, sprawdzić, co ja mogę w danej sprawie zrobić. I teraz każdy tutaj znajdzie siebie, choć wiem, że brzmi to trochę jak banał, a wszystko zależy od tego, na jakim etapie życia w tym momencie jesteśmy. Dla niektórych może być ważny pokój na świecie, dla innych na przykład walka o prawa, o wolność słowa, o ochronę środowiska, o lepsze życie dla dzieci. To są takie duże słowa, ale tutaj pokazane są, o, to jest moja jedna z moich ulubionych stron, tutaj właśnie na tych rozkładówkach pokazane są i napisane małe kroki. I to najbardziej lubię właśnie w tej książce. Otworzyłam ją na rozdziale o tym, jak być dobrym przyjacielem. Spójrzcie, jaki fajny pomysł, że to są takie plastry miodu. To wszystko jest ze sobą połączone. I każdy ma w sobie coś ważnego. Ja Wam powiem, że urzekła mnie i wzruszyła wręcz informacja, że dobry przyjaciel albo ogólnie dobry człowiek powinien dbać o to, żeby inni przy nas czuli się dobrze. Absolutnie nie mam na myśli uległości, ani zgadzania się na zawsze ze zdaniem innych, ale mam na myśli to, żeby nikt się nie czuł wykluczony. To jest coś, co warto naprawdę ćwiczyć i co można wyćwiczyć. I właśnie takie wątki, takie bardzo współczesne wątki mi się w tej książce podobają. O, zobaczcie, tu jest cała strona o dyskryminacji, a szukam też takiej strony, gdzie jest quiz, no bo wiecie, niektórzy mogą nie być przekonani do tego, co tak naprawdę jest moją sprawą. Przeczytali książkę i nie do końca wiedzą, ale patrzcie, tu może pomóc taki quiz, gdzie są odpowiedzi do wyboru i później można zostać nakierowanym, co tak naprawdę mnie najbardziej interesuje. To jest super sprawa, dlatego że jak się ma kilka lat albo kilkanaście lat, naprawdę z ręką na sercu absolutnie nie trzeba wiedzieć, o co ja mam walczyć, o jaką wielką sprawę. Więc super, że mamy też taką podpowiedź i zauważcie, że to jest książka, która na każdej stronie ma taki po prostu gotowiec z informacjami dla nauczycieli, dla rodziców, jak rozmawiać z dziećmi na najróżniejsze tematy. Ja w recenzji na blogu Aktywne Czytanie zostawiłam bardzo dużo zdjęć i oczywiście spis treści, więc jak będziecie tę książkę przeglądać z dzieckiem, po prostu usiądźcie i się zastanówcie, co w danym momencie jest dla mojego dziecka najważniejsze. A gwarantuję Wam też, zobaczcie, tu są książki! Gwarantuję Wam też, że
sami myślę, że trochę sobie poukładacie w głowie i trochę wykombinujecie, co ja mogę zrobić takiego małego, drobnego albo dużego, jeśli macie ochotę i możliwości, żeby innym żyło się lepiej. Bo jeszcze jedną niezmiernie ważną, zresztą no tak jak wspomniałam, jest o tym cały rozdział, niezmiernie ważną sprawą jest rozdział o społeczności. Niewiele jest książek, które pokazują dzieciom i wyjaśniają, jak być aktywnym, ale też wartościowym człowiekiem dla swojej społeczności. To może być większa społeczność, to może być mniejsza. Jak się odnaleźć w ogóle w społeczności? Bo wiecie, są takie społeczności, gdzie my jesteśmy, bo musimy, na przykład szkoła, jak się tam odnaleźć, ale są takie, gdzie jesteśmy, bo po prostu tak wybraliśmy i to może być jakiś, nie wiem, klub książki, to może być jakaś też grupa na Facebooku. Także jak najbardziej zgadzam się tutaj z tym tekstem. Dla każdego, kto chce coś zdziałać. Ale podkreślam, nie od razu trzeba. To jest masa inspiracji, ale też masa wiedzy i ja uważam, że to jest taki przewodnik po tym, jak być wartościowym, mądrym, świadomym tego, co się dzieje dzisiaj dookoła człowiekiem. No, to jest moja ulubiona z wydawnictwa Sam.